Witamy w kolejnym odcinku. Temat porucznika Stefana Okrzei. Jeżeli myślicie, że zakończyliśmy sprawę, definitywnie postawiliśmy kropkę, nie. Mamy jeszcze pewną tajemnicę do rozwikłania. Dziś wracamy do miejsca, które kiedyś żeśmy sobie podejrzeli, wyznaczyli. Musimy zobaczyć, co tam jest. Jest wkop i będziemy szukać tych kopie. Zobaczymy, co znajdziemy. Panowie, dziś spotykamy się tylko w jednym określonym celu. To miejsce, którego radar wykrył, wskazał, że tu był jakiś wkop. Musimy zobaczyć, co tam jest. Może jest to miejsce, gdzie był pochowany uprzednio porucznik Okrzeja. Być może coś tam zostało, może jakiś guzik. Chcemy to miejsce zidentyfikować, potwierdzić, żeby ta historia była pełna, żebyśmy mogli podsumować te nasze poszukiwania. Także ja za chwileczkę jeszcze raz wyznaczę go radarem to miejsce i spróbujemy to po prostu zbadać. To miejsce już było w przeszłości kopane na pewno, także możemy spokojnie tutaj działać. I żebyśmy mogli pójść spokojnie spać, a nie siedzieć zastanawiać się, czy czegoś żeśmy jeszcze nie odkryli. Także... Panowie, ja teraz dokładnie wyznaczę to miejsce, ślad dawnego wkopu. Prowidentnie tutaj był zrobiony wkop, urządzenie to pokazało, po to, żeby ograniczyć zakres tych prac, żebyście nie musieli dużo kopać. Taki obszar 2x2 zaraz wyznaczę tymi znacznikami. Pamiętajmy o tym, że mogiła, po mogile zrobiono tutaj wielki kopiec i ta ziemia została rozplantowana, także my chyba musimy pokonać jednak te parę centymetrów, prawda? No może nie parę, bo tu urządzenie wskazuje nawet wkop do głębokości 1,5 metra, także i to by się zgadzało. Troszkę tu będzie jednak roboty, no ale nie mamy wyjścia. Także to mogą być również, jeżeli była złożona trumna czy szczątki pilota, nie jest wykluczone, że jest tu fragment pozostałości samolotu. Tak, może symbolicznie coś zostało wrzucone. Ale właśnie dlatego tu jesteśmy, bo mi to nie daje spokoju. Jednak urządzenie ewidentnie pokazuje, że coś tutaj jest, jest jakiś wkop, jest jakiś ślad. Kończymy przecież ten temat. Zamierzamy wydać publikację na koniec całej tej naszej akcji poszukiwawczej. Nie byłaby to pełna historia, gdybyśmy tego miejsca nie sprawdzili. Darku, i mural. Mieszkańcy chcą mural i mamy miejsce. Ciszej, panowie, bo ja tu nic nie widzę. Tu dokładnie jest na środku coś pod nami. A zakres jest sekundkę. W epicentrum wziąłeś. Tak jest, to. Tak jest. I tu, tu mamy koniec. Tak, koniec. Tak, tu jest środeczek. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem mały i z mamą jeździłem, to słuchaj, droga to była ćwiartka tamtej strony, a to jest wszystko poszerzone, rozumiesz? Popatrz, zobacz. Zobacz, jaki masz obraz, widzisz? To jest to. Na samym, tu jest najwyższy punkt, czyli jest dokładnie... tutaj, dokładnie. Tam jest krawędź. Tak. A wszystko to, tamte granice, to są ślady jakby tego skoku. Na fragment kabiny albo coś. Zobaczymy. I to tak metr 20. Tu jest granica. Tu jest granica wkopu dawnego. I tu jest granica wkopu dawnego. O tak. Pamiętacie, jak było na Liberatorze? Zaznaczyliśmy sobie te chorągwieczki, wiedzieliśmy, gdzie jest środek, ktoś potem przyszedł po wziął. No i dobra, sznurkiem się nie przejmujcie, można go przysypywać. Tak, tak jest. Piotrek, może dwa słowa na temat tego przeniesienia szczątków porucznika Okrzei na cmentarz w Wyszkowie. Czy to było po wojnie, czy jeszcze w czasie wojny? Żona Okrzei dostała pozwolenie od władz niemieckich na przeniesienie szczątek na cmentarz. A czyli to nie było tak, że przyszli mieszkańcy i od razu przenieśli? Nie, trzeba było się starać o zgodę. To już była okupacja. To był prawdopodobnie 40 rok. Ważna informacja. Tylko, że dokładnie nie wiem, ale i został przeniesiony.
tylko bez żadnej asysty nie mieli. Mogli tylko przenieść i było to robione wszystko w pośpiechu. Także tutaj mogło coś zostać, ponieważ ludzie jak go chowali, co rozmawialiśmy z córką pana, który wyciągał go i ten medalik, co później przekazał w latach 90. wnuczce, oni mogli instynktownie coś włożyć. Wrzucić pozostałości, które tu były na polach. Oczywiście, same przeniesienie szczątek było szybkie, dostała okupacja, tam nikt nie... Bez ceremoniałów. Oczywiście, nikt nie zagłębiał się, co mogło być dalej, ale mogli jakiś element... Coś pozostawić tak tutaj w tym dole. Tak. O ile oczywiście to jest to miejsce, dlatego że my tego nie przesądzamy. Urządzenie pokazuje tylko ślad większego wkopu i musimy to sprawdzić. Ale Darku, będziemy spać spokojnie przy zamknięciu ten, bo tak nie da nam to spokoju. Jak nie sprawdzimy, nie będziemy pewni do końca. Tak jest. Stąd tam coś jest metalowego? O nie, to szkło. Szkło. Mam sygnały, mam informację, że po tej pierwszej warstwie jest miękka warstwa ziemi. Widać było, że było tu kopane, co się potwierdza z naszych badań, z naszych pomiarów georadarowych. Prace postępują, jesteśmy w połowie drogi. Wygląda na nieruszane, kurczę. No. Ale taki obraz, jaki pokazuje, to nie ma takiej możliwości. Nie, Marcin, nie syp. Cisza. Niedobry znak. Zostało. Wtrącenie na samym środeczku wina. Także studzimy emocje, panowie. Darek, nie, bo wszystko będzie dobrze. Wiesz, bo ja będę płakał. Przestań. Szanowni Państwo, postscriptum. A bywa tak często w poszukiwaniach? Znaczy może nie często w poszukiwaniach, ale bywa. I tutaj właśnie te bywa ma miejsce. Mamy kolejne doświadczenie. Otóż to nie był żaden wkop, żadne miejsce, gdzie był kiedyś pochówek. To był po prostu utwór geologiczny. Utwór geologiczny pokazuje w zasadzie, jakby był wkop. Także nam spędzało to sen z powiek. Musieliśmy to sprawdzić, czy nie było to miejsce, w którym pochowano porucznika Stefana Okrzeje, lub też, nie wiem, być może inne miejsce, w którym pochowano kogoś innego. Różnie to bywa, jeżeli chodzi o skrzyżowania dróg. A dlaczego akurat wybrano skrzyżowanie dróg? Ano bo najbardziej charakterystyczny punkt. I można było to później łatwo znaleźć, oznaczyć. Można było powiedzieć, że na tym skrzyżowaniu było. Także doświadczenia mamy już. To było kolejne doświadczenie, jeżeli chodzi o prace terenowe, jeżeli chodzi o pomiar georadarem, ale też kolejne doświadczenie, jeżeli chodzi o temat porucznika Okrzei. Dzisiaj możemy ze spokojem, no może nie do końca ze spokojem, ale jednak możemy przygotować podsumowanie całej tej naszej akcji, całej tej pracy, a więc powstanie króciutka publikacja na ten temat. Pokażemy, co żeśmy znaleźli przez te półtora roku poszukiwań. Opowiemy historię porucznika Okrzei. No i na koniec chyba to, co zapowiedział Piotrek, powstanie jakieś malowidło ścienne, które tutaj będzie świadczyło o tym, co tu się wydarzyło 5 września 1939 roku. Z całą pewnością. A dla nas jakby jest to doświadczenie oczywiście poszukiwawcze, ale także doświadczenie pamiętania pewnych historii. My chcemy przypomnieć znowu Państwu kolejnym odcinkiem historię porucznika Stefana Okrzei, wielkiego bohatera, którego eskadra zatrzymała tutaj wyprawę, niemiecką wyprawę bombową. I to żeśmy dzisiaj uczynili. Nabieramy doświadczenia
I tak jak powiedział Darek, kropką nad i w tych poszukiwaniach będzie publikacja, będzie mural, ale najważniejsza, i to jest apel do Państwa, pamięć. Pamiętajcie, wysyłajcie ten link do tego odcinka ludziom, tak żeby pamiętali o walecznym poruczniku Okrzei, Stefanie Okrzei. Na koniec przypomnijmy, jesteśmy w Kręgach, 20 km od Warszawy w kierunku, który tutaj pokazuję. Po drugiej stronie drogi mamy pomnik, natomiast porucznik Stefan Okrzeja nie upadł z tamtej strony, upadł z tej strony i to żeśmy z całą pewnością udowodnili. Natomiast dzisiaj wykluczyliśmy, że tu była mogiła porucznika Okrzei, sprawdziliśmy to, nie było tu mogiły porucznika Okrzei, był to utwór geologiczny. A wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, wcisnąć dzwonek, ale też dzielcie się tymi materiałami z innymi, tak żeby inni też tą historię pamiętali. Do zobaczenia.